Witam w drugim specjalnym odcinku Burzy Politycznej. W ubiegłym tygodniu podsumowaliśmy niektóre wydarzenia z ostatnich miesięcy. Dziś kontynuujemy. Niespodziewanie we wrześniu pojawia się sygnał zapowiadający inny, bardzo trudny i bolesny temat. Do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej docierają informacje o przymusowych ekshumacjach ich najbliższych. Dostałam wczoraj pismo z prokuratury informujące o tym, że ekshumacje się rozpoczną. Ja jestem w tej sytuacji... Czyli że odbędą się tak czy siak, tak? Tak, że odbędą się. To zresztą nam było powiedziane dosyć jasno na ostatnim spotkaniu z Antonim Macierewiczem, gdzie też ten temat żył, był podnoszony. Bo wcześniej jeszcze na wiosennym spotkaniu jakby mieli się zastanowić. No teraz dostaliśmy wszyscy informację, że te ekshumacje się odbędą. Ja jestem w takiej trochę spokojniejszej sytuacji, ponieważ mnie temat ekshumacji nie dotyczy. Moja mama została skremowana przed pogrzebem i jestem w tej sytuacji, w jakiej są jeszcze trzy inne rodziny, że na szczęście dla nas, na szczęście dla naszych bliskich, ich spokoju, ich zwłoki nie będą wyjmowane, nie będą poddawane sekcjom i tak naprawdę nie będą po raz kolejny poddane upolitycznieniu. Bo to, co było szokujące w tym piśmie, które dostaliśmy, to jest to, że na przykład będą poszukiwali materiałów wybuchowych. To jest napisane wprost? Tak, to jest napisane, że to jest jeden z powodów, będzie sprawdzane będą pod kątem tego, czy są materiały wybuchowe, ponieważ jak się nam tłumaczy, są niejasności i stawia się znak równości pomiędzy chociażby zespołem Millera, który badał dowody, a tymi konferencjami smoleńskimi, na które przyjeżdżali różni naukowcy, jedni głosząc bardziej sensowne teorie, drudzy pokazujący wybuchające parówki. Decyzja prokuratury w tym czasie jest trudna również dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do prokuratury wpłynęło 20 zażaleń na decyzję prokuratury w sprawie ekshumacji. Nie szkoda wam tego wszystko? Czy ta cena politycznie nie będzie za wysoka? Znaczy, na pewno to jest tak, że ta sprawa ekshumacji w wymiarze politycznym, ja tak to oceniam, nie służy nam jako formacji politycznej. Tylko teraz pytanie jest takie, czy my powinniśmy wstrzymywać działania prokuratury w tej sprawie, oceniając pan, właśnie na zasadzie, co nam służy, a co nam nie służy? Nie, wie pan, że prokuratura też doskonale wyczuwa jakieś nastroje, oczekiwania, miał być zamach. No ale jednak poza wszystkim prokuratorzy, jeśli chcą z taką podstawową dozą uczciwości prowadzić śledztwo, każde śledztwo, no to muszą przede wszystkim zbadać materiał dowodowy. No nie da się prowadzić śledztwa i wydać orzeczenia, co się wydarzyło, bez zbadania materiału dowodowego. No i tutaj prokuratura musi nadrobić to, co nie zostało zrobione bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Politycznie Prawu i Sprawiedliwości ma za to służyć namaszczenie wicepremiera Mateusza Morawieckiego na guru gospodarczego, władcy resortów zarówno rozwoju, jak i finansów. Minister ma jednocześnie wydawać pieniądze i pilnować dyscypliny finansowej. Czy wicepremier Morawiecki będzie bardziej pilnował kurnika, czy bardziej grasował w tym kurniku? Pan premier Morawiecki ma bardzo ważne zadanie, ponieważ to jest jeden z naszych sztandarowych, w tej chwili najważniejszy program odpowiedzialnego rozwoju. Żeby go dobrze przeprowadzić, jest potrzebna współpraca wszystkich ministerstw gospodarczych. Bo jeżeli do tej pory w Polsce resortowej było tak, że jeżeli był jeden pomysł jednego ministra, to później on w konsultacjach międzyresortowych ginął, ponieważ nie godzili się jedni, drudzy, trzeci. W tej chwili po to jest Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, żeby te kwestie były omawiane z ministrami i były realizowane tak, żeby plan odpowiedzialnego rozwoju był realizowany i był siłą napędową polskiej gospodarki. Tylko jak wicepremier pogodzi tyle funkcji? Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju to są właściwie dwa sprzeczne cele. Jak pan to sobie wyobraża? Pilnowanie pieniędzy właśnie i rozdawanie pieniędzy. Polityka ostatnich 25 lat pokazywała, że to są dwa sprzeczne cele, a my chcemy pokazać, że kończymy z Polską resortową i to te cele są zbieżne. Pilnowania kurnika podejmuje się również szef opozycji, zapowiadając utworzenie gabinetu cieni. Jest jednak problem ze zgraniem ekipy. A z Ewą Kopacz jesteście po imieniu, czy wciąż na pan, pani? Jesteśmy, zawsze byliśmy po imieniu od pierwszego dnia. Była taka krótka historia. Pamiętam ten cytat, on brzmiał inaczej, ale to... A jak brzmiał? Przywołam go. Według świadków brzmiał dla ciebie pani Ewa. to nie było aż tak. W tym samym czasie trudne rozważania o trudnej przyszłości dotykają też ludowców.
Co zrobicie, żeby odzyskać to zaufanie wyborców? W tej chwili PiS dosyć ekspansywnie działa na wsi, kusi rolników. No próbuje ubrać strój ludowy, ale to nie jest uszyty na miarę PiS-u strój. Widać, że się czują w nim niekomfortowo, ale uciska ich. Dobrze, uciska ale co ich wy ten im strój macie ludowy, do bo do nich po prostu nie pasuje i są niewiarygodni. To nie zgadzamy się i nie dopuścimy do takiego zawłaszczania tożsamości i tradycji. Nie dopuszczą nie tylko działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale tak naprawdę polska wieś, która wie, gdzie jest jej reprezentant. No i co ten reprezentant zamierza zrobić? Mieliśmy swoje niedociągnięcia, wyciągnęliśmy wnioski i też sporo rzeczy dobrych się udało zrobić, na przykład w polityce rodzinnej. 1000 złotych na każde dziecko, nie na drugie. Wiele, wiele rzeczy udało się, o których dzisiaj zapominamy. Zostawialiśmy bezrobocie jednocyfrowe, ale jak ja przychodziłem, było na przykład 14%. I takich rzeczy jest jeszcze wiele do pokazania. Nie uniknęliśmy też niedociągnięć. A takie największe niedociągnięcia? Pani redaktor, od tego są nasi oponenci polityczni. Wszyscy tak powtarzają. Politycy lewicy przekonują tymczasem, że ich brak przyszłości jest tylko chwilowy i rozliczają grzechy przyszłości. Nikt z lewicy nie wziął za to odpowiedzialności i nie wytłumaczył tego konceptu. Trzeba wytłumaczyć, jak dojrzewała ta idea. Tutaj pana Szorstki, przyjaciel, mówi o idei właśnie wystawienia Magdaleny Ogórek myślę, jako kandydatki. Myślę, że Aleksander Kwaśniewski dobrze o tym wie, bo w poprzednich wyborach parlamentarnych promował panią Magdalenę Ogórek na posła. Pani Ogórek startowała z listy SLD z okręgu rybnickiego i Aleksander Kwaśniewski. I to Aleksander Kwaśniewski promował? Aleksander Kwaśniewski w wielu takich reklamowych spotach namawiał wyborców do głosowania na Magdalenę Ogórek. No dobrze, a jak wtedy do tego doszło? Bo ja mam wrażenie, że to był trochę przypadek. Tak na zasadzie pan szuka kandydata na prezydenta, tak? Niewielu jest chętnych, bo rozumiem, że... W ogóle nie było wielu chętnych, dlatego że wtedy tak zwani eksperci twierdzili, że Bronisław Komorowski wygra w pierwszej turze i w ogóle te wybory są na niby, więc po co się w nich wikłać? Eksperci lewicowi też? Nie, nie tylko lewicowi. Nie, no tak, wszyscy. Tak. Ale... Nawet jeden poważny redaktor mówił, że żeby Komorowski przegrał, no to musi przejechać na zebrze, zakonnicę tak, w ciąży pan, i tak dalej. No dobrze, tak dalej. Ale jak pan składał im propozycje, bo ja rozumiem, że te propozycje dostał Wojciech Olejniczak, tak? I właśnie słyszałem taki argument. Że... Było tak, Leszku, czy panie Leszku, ja chętnie wystartuję w następnych wyborach prezydenckich, ale nie w tych, dlatego że te są rozstrzygnięte, po prostu wygra Komorowski, to po co ja mam, to po startować, co mam startować w czymś, co jest z góry, co z góry skazujemy na przygraną. No i skąd wzięła się Magdalena Ogórek? Szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, które wychodziło poza SLD. Pani Ogórek była w części naszego elektoratu dobrze znana, była ekspertem w klubie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pracowała, no i była kobietą. I Leszek Miller mówi kobietą, wtedy, pracowała w mediach. Weźmy, może się prowadziła uda. Program w TVN, a więc myśleliśmy sobie, że dziennikarze będą przynajmniej neutralni w stosunku do tej kandydatury. Jest dobrze wykształconą kobietą. I jak pani przypomni sobie, to pierwsze sygnały były obiecujące, bo pani Ogórek startowała z pozycji 6-8% poparcia. To była solidna trzecia pozycja. Ale potem ten trend się załamał. W polityce podobno nie istnieje przyjaźń, ale w niektórych przypadkach stara miłość nie rdzewieje. Nadal jest pani zakochana w Jarosławie Kaczyńskim? Takiego wywiadu nigdy nie udzieliłam. Ale zawsze nie znaczy, wiem, czy ta ja pamiętam, mnie skonfundowała. Pamiętam wiele rozmów z panią, ale cytat. Lubię Jarosława Kaczyńskiego, jego poczucie humoru, styl rozmowy. On jest kultowy. Wciąż jest kultowy. On jest, wie pani, myślę, że tutaj dziennikarze powinni powiedzieć, jest centrum medialnym całego świata. No jest naczelnikiem państwa. Jest wpływowym politykiem od 25 lat. Jako jeden z niewielu przetrwał w tej burzy politycznej 25, 6, 7 już prawie lat. I mam nadzieję, że przejdzie do historii jako człowiek, który zreformuje państwo. Da to państwo, stanie się przyjazniejsze dla obywatela. A nie przeszkadzają pani dzisiaj Misiewicze, ta próba wymiany elit, te wszystkie wpadki, ta walka z Trybunałem, walka z kobietami, walka na bardzo wielu frontach?
i tych bardzo wiele nieprzemyślanych decyzji. To jest skutek tego, że myślę, że kilka tych decyzji nigdy by nie miało miejsca, gdyby Jarosław Kaczyński został premierem. Dlatego, powinien że zostać projekt, premierem? Ja mu tego szczerze życzę. Myślę, że tutaj ale moje życzenie jest... będzie rozumiał, że jest szczery. Chciałabym, żeby być, bo ja lubię, gdzie jasny ośrodek decyzyjny. Wiem, jaki był premierem, jak to było dla mnie łatwe, iść do premiera, on podejmował decyzję. Ja a teraz jako mamy minister... malowanego premiera? Nie o to chodzi. Tak w różnych systemach politycznych bywa, w Polsce też tak bywało. Natomiast ja jestem zwolenniczką czytelnych przekazów. Wiem sama, jakim podlegam naciskom, niech pani nas umówi z Jarosławem Kaczyńskim, albo niech pani powie, żeby się z nami spotkał. I to mówią dyplomaci, to mówią osoby, które chciałyby usłyszeć jego głos. I ja rozumiałam. Czyli wszyscy rozumieją, że centrum decyzyjne jest po prostu zupełnie gdzie indziej. A umawia pani tych dyplomatów i tych ludzi? Nie, staram się. Nie? Mówię, że jestem poza partią i jakby nie staram się być. Natomiast tłumaczę. Na koniec w tym programie wystąpi rzecznik rządu, który dzielnie wziął na klatę pojedynek ze sztućcami. Na jego miejscu miał być co prawda wiceminister obrony narodowej, sprawca całego zamieszania, ale w ostatniej chwili odwołał swoją wizytę w studiu. Zamiast niego pojawił się Rafał Bochenek. To teraz już rozluźniając na koniec atmosferę, bo na tym miejscu miał siedzieć wiceminister obrony narodowej. Tak? Nie, będziemy, zdanie główne. Teraz nie, zdanie będziemy, główne, tak? Będziemy tak o te widelce zapytać. Mhm. Ten widelec do czego? Ja sama nie wiem też, co jest na tych kartkach. Ale pani redaktor, a to rozumiem, że to jakiś konkurs, tak, teraz? No taki test wiedzy. No on był przygotowany, co prawda, dla... Znaczy, ja wiem, nie chciałbym pani redaktor, żebyśmy... Dla ministra Kownackiego, specjalisty od widelców, który uczył Francuzów, znaczy twierdził, że Francuzi nauczyli się od Polaków jeść widelcem, więc myśmy tak przygotowali. Tak, ale to tak pani uważa, że relacje francuskie należy sprowadzać do dość może niefortunnej wypowiedzi pana ministra Kownackiego? Ja myślę, że za bardzo się też na niej skupiamy. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim powinno nam zależeć na tym, aby utrzymywać z naszymi partnerami jak najlepsze relacje, nie tylko z francuskimi, ale również niemieckimi. Bardzo często również i z pani ust przecież padały takie argumenty, że relacje, na przykład relacje polsko-niemieckie. Nie, ja chciałbym odnieść się do tych argumentów, bo rozumiem, w jakim kontekście pani postawiła tutaj te rekwizyty. Ja tylko chciałam, chciałam dowiedzieć, jak do nie, tego ale pani redaktor, spokojnie. Ale nie wie pan, odniosę się tylko do jednej ja rzeczy. Ja tylko przeczytam bardzo często, bardzo często, pytanie, gdzie powinien leżeć. Czy powinien leżeć tutaj, czy powinien leżeć nad talerzykiem? Widzi pani, to też jest kwestia ułożenia sztućców. Powinien leżeć nad talerzykiem? Jest taka również sztuka układania sztućców. Natomiast pomijając to, bardzo często podnoszono argumenty, że nasze relacje na przykład na linii Polska-Niemcy są zaburzone, są zakłócone. Co jest nieprawdą. Dzisiaj mamy doskonały przykład na to, że jednak te relacje są bardzo dobre. Staramy się budować partnerskie. To jest właśnie różnica. To nas różni od poprzedniego rządu, że chcemy mieć partnerskie relacje z naszymi sąsiadami. Dzisiaj firma Mercedes, no nie pomagamy w tych partnerskich. Dzisiaj firma Daimler zainaugurowała inwestycje fabryki. Dobrze. Budowę fabryki silników w Jaworze. Wiele milionów będzie. Przeprosi za te słowa? Musiałabym pani jego zapytać. Wiele milionów zostanie zainwestowanych po to, by stworzyć miejsca pracy i budować polską gospodarkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Naszym gościem był. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem coś państwo zaserwujecie na tym talerzyku. Rafał Bochenek. Dziękuję bardzo. No na razie przygotowaliśmy tylko widelce. Dziękujemy bardzo i ja skromnie. Zapraszam za tydzień oczywiście. To niestety koniec podsumowań, ale już dziś zapraszam na kolejne odcinki Burzy Politycznej.